Witam Państwa serdecznie. Dziś zademonstruję Państwu, jak poprawnie wymienić uszczelkę w aerografach Iwaty. Do tego celu wybrałem najnowszy model Iwaty Takumi, ale sposób wymiany tej uszczelki można zastosować praktycznie do każdego modelu aerografu Iwaty. Zaczynamy od demontażu iglicy. Postępujemy dokładnie tak samo jak podczas czyszczenia aerografu. Odkręcamy rękojeść. Luzujemy tam nakrętkę. Wyciągamy iglicę. Ostrożnie, tak aby nie uszkodzić czubka iglicy. Następnie nie musimy rozbierać tego popychacza na części pierwsze. Możemy odkręcić go w tym miejscu. Jeżeli ten element jest zbyt mocno przykręcony, używamy kombinerek. Ja mam takie specjalne z plastikową częścią, żeby nie uszkodzić metalowego elementu aerografu. Oczywiście możecie użyć dowolnych kombinerek, tylko tak, aby ta część była albo plastikowa, albo po prostu zawinąć tutaj kawałek taśmy, żeby nie uszkodzić tego elementu. Odkręcamy. Wyciągamy cały mechanizm popychacza. Tutaj widzimy, języczek jest zamontowany razem z popychaczem. Są takie modele, w których ten języczek występuje osobno. Należy wówczas go wyciągnąć z tego miejsca, gdzie mamy spust. Spust wyjmujemy w taki sposób, że przekręcamy go na bok. Nie ciągniemy go na siłę do góry, ponieważ wygniemy te nóżki. OK. Popychacz mamy zdemontowany. Teraz przystępujemy do demontażu uszczelki wewnętrznej. Ja posiadam specjalny kluczyk do montażu i demontażu takiej uszczelki. Iwata posiada dwa takie modele, szerszy i cieńszy. Musimy sprawdzić, jakiej grubości jest nasza iglica. W tym przypadku mamy 1,2 mm i tym kluczykiem odkręcimy uszczelkę wewnętrzną. Jeżeli nie macie takiego kluczyka, możecie również użyć takiego. Odkręcam. W ten oto sposób. OK. I starą uszczelkę mam już na śrubokręcie. Montaż nowej uszczelki. Wyciągamy nową uszczelkę. Zakładamy na śrubokręt. I tutaj, jeżeli mamy ten fabryczny śrubokręt, procedura jest bardzo prosta, ponieważ on nam tutaj nie będzie spadał. Wkładamy do środka i dokręcamy, aż poczujemy opór. Nie dokręcamy na siłę, ponieważ albo możemy uszkodzić samą nakrętkę, w której znajduje się ta nasza uszczelka, albo dokręcimy tak mocno, że igła nie zmieści się w tej uszczelce. Możemy sprawdzić sobie na sucho, ostrożnie oczywiście, żeby nie uszkodzić iglicy. OK. I sprawdzamy, jaki mamy opór. Jeżeli stawia delikatny opór, tak zostawiamy. Jeżeli nie posiadamy takiego kluczyka, procedura jest troszeczkę bardziej skomplikowana. Wówczas należy odkręcić również przód aerografu. Jeżeli mamy taki model, w którym nie ma tej części samego korpusu dyszy odkręcanego, tylko samą dyszę montuje się bezpośrednio do aerografu, wówczas należy zdemontować tą dyszę. Uszczelkę możemy włożyć palcami i dokręcamy ją wówczas zwykłym śrubokrętem bardzo delikatnie do pierwszego oporu. Następnie wkładamy od przodu iglicę, tak aż wyjdzie nam w tym miejscu.
Jeżeli nasz aerograf nie ma tutaj wycięcia, musimy po prostu spojrzeć od tyłu, czy wyszła nam iglica. Jeżeli tak, bierzemy teraz śrubokręt i delikatnie popychamy tą iglicę w ten sposób, aby weszła nam ona do uszczelki. Następnie bardzo delikatnie dokręcamy tą uszczelkę w taki sposób, aby zacisnęła się na iglicy. I gotowe. Procedura jest trudniejsza, ponieważ może się okazać, że ta uszczelka nie dociska nam mocno. Wówczas metodą prób i błędów delikatnie dokręcamy. Pamiętajcie, aby nie dokręcić tego od razu na siłę, ponieważ ściśniemy uszczelkę i ona już później nam nie wróci. Także będziemy musieli użyć nowej. Zostało nam poskładać aerograf. Najpierw cały korpus dyszy wraz z dyszą. Następnie spust. Pamiętajcie, że tą stroną do przodu. Następnie cały mechanizm popychacza. Ten języczek często wadzi, gdy wkładamy go do środka. Należy go ustawić w ten sposób, wówczas będzie Wam łatwiej go włożyć. Gotowe. Dokręcamy. Nic na siłę. Jeżeli fabryka skręciła to bardzo mocno, Wy nie musicie tego w ten sam sposób mocno dokręcać. Iglica. Bardzo delikatnie ją dopychamy. Zakręcamy śrubkę mocującą i rękojeść. Gotowe.